dobre na przestrzeni wieków, podróż przez epoki. Gmina Dobre położona jest w centralno-wschodniej części Polski w województwie mazowieckim. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład powiatu mińskiego. Odległość Dobrego od Warszawy wynosi 50 km, od Mińska Mazowieckiego 20, a od Siedlec 56 km. Skarbem gminy Dobre są doliny dwóch prastarych rzek – Osownicy i Żądzy, które od niepamiętnych czasów zasilały młyny mielące zboże na chleb. Dziś te miejsca to ostoja prawdziwej dzikiej przyrody i enklawa spokoju dla spragnionych odpoczynku ludzi. Jaka jest historia Dobrego? 28 września 1530 roku na mocy aktu lokacyjnego powstało nowe miasto w ziemi liwskiej – Dobre. Akt wystawiony był przez króla Zygmunta Starego dla Jana Dobrzynieckiego herbu Ciołek, podstolego Zakroczymskiego, właściciela dóbr Osówno. Głównym atutem lokacji i rozwoju miasta było jego położenie. Dobre znalazło się na szlaku handlowym, łączącym Wilno z Wrocławiem. Wielki gościniec litewski. To przez Dobre przewożono z Rusi i Litwy do Europy Zachodniej skóry, futra, miód, węgiel drzewny, drewno na maszty. Dobre było także ośrodkiem eksploatacji rud darniowych, o czym świadczą nazwy miejscowości Rudzienko, Ruda Pniewnik czy Rudno. Akt lokacyjny ustanawiał w mieście 3 jarmarki rocznie oraz jeden targ tygodniowy w sobotę. Mimo tego w XVII i XVIII wieku Dobre bardziej przypominało wieś czynszową niż miasto. Po Kongresie Wiedeńskim Dobre weszło w skład Królestwa Polskiego, będącego częścią zaboru rosyjskiego. Działania wojenne w kampanii napoleońskiej przyczyniły się do zniszczenia Dobrego. W 1844 roku rząd Królestwa Polskiego wystąpił z projektem zmiany rządowych i prywatnych miast nieprzynoszących dochodów na wsie. Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z maja 1852 roku odebrano prawa miejskie jedynemu prywatnemu miasteczku Dobre w guberni warszawskiej. Odtąd Dobre stało się wsią należącą do gminy Rudzienko. XVII lutego 1831 roku, w okresie powstania listopadowego, rozegrała się bitwa wojsk polskich z wojskami rosyjskimi, bitwa pod Dobrem. Obecnie miejsce zwycięskiej dla polskich wojsk bitwy zaznaczone jest ogrodzonym pomnikiem z cytatem z wiersza Marii Konopnickiej: jak Dwernicki pod Stoczkiem, tak Skrzynecki pod Dobrem, jak szeroki kraj polski sercem wsławił się chrobrem. W bitwie tej został ranny i wzięty do niewoli, a następnie zesłany na Syberię organizator powstania, porucznik Piotr Wysocki. To jego za patrona obrała stworzona wiele lat później szkoła podstawowa w Dropiu. Po spaleniu starego kościoła drewnianego w 1873 roku przystąpiono do budowy nowego, murowanego, zaprojektowanego przez architekta Bolesława Podczaszyńskiego. Przez następne 40 lat Dobre stopniowo się rozwijało. W 1925 roku liczyło ponad 1000 mieszkańców, w tym 373 Żydów, którzy mieli swoją bożnicę. Rozwój miejscowości przerwał wybuch II wojny światowej. Zarówno wojna polsko-sowiecka w 1920 roku, jak i II wojna światowa oszczędziły Dobremu większych zniszczeń. Podczas II wojny światowej z budynków ucierpiał jedynie kościół, na który w sierpniu 1944 roku spadły dwa pociski artylerii radzieckiej, uszkadzając dach i okna. W okresie okupacji Żydzi z Dobrego zostali deportowani do obozu zagłady w Treblince i tam zamordowani.
znajdująca się w miejscowości synagoga, została zniszczona. Okres Polski Ludowej przyniósł zmiany. Wybudowano ośrodek zdrowia, lecznicę weterynaryjną, bibliotekę, osiedle bloków mieszkalnych. Działały społeczne Muzeum Konstantego Laszczki, świetnie funkcjonowało targowisko wiejskie, apteka, urząd pocztowy, posterunek milicji, leśnictwo. Przy czynnym udziale pana Walentego Pisarczyka kwitnie spółdzielczość. Powstają Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Gminna Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Rolnicza Spółdzielnia w Rudzienku i Nowej Wsi. Dzisiaj Dobre to miejsce, które kryje w swoich korzeniach nie tylko historię, ale również siłę przetrwania i nieustannej ewolucji. Gmina Dobre przez kolejne kadencje samorządu koncentrowała się na różnorodnych inwestycjach i reformach. W pierwszych latach skupiono się na reformach samorządowych oraz inwestycjach takich jak rozbudowa szkoły podstawowej, wprowadzenie reform edukacyjnych i przekazanie gminom prowadzenia przedszkoli. Kolejna kadencja skierowała uwagę na rozbudowę sieci wodociągowej i infrastruktury, a także oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły i budowę sali sportowej. W trzeciej kadencji gmina skoncentrowała się na reformie oświaty, utworzeniu gimnazjum i inwestycjach, takich jak kanalizacja sanitarna, remont ośrodka zdrowia oraz budowa dróg i parkingów. W czwartej kadencji, wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, skorzystano z funduszy unijnych, skupiając się na gospodarce wodno-ściekowej i modernizacji placówek oświatowych. W piątej kadencji przeprowadzono rewitalizację centrum, obejmującą przebudowę chodników, parkingów i nowe oświetlenie. W kolejnych kadencjach wykorzystano fundusze Unii Europejskiej na rewitalizację miejscowości, rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dofinansowano także budowę ochotniczych straży pożarnych, a także chodników. Rozpoczęto reorganizację służby zdrowia. W siódmej kadencji zrealizowano liczne inwestycje o wartości ponad 10 milionów złotych, skupiając się na drogach, edukacji i kulturze. W ósmej kadencji skoncentrowano się na rozbudowie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej i sportowej, promując zdrowy tryb życia i integrację społeczną. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem to samorządowa instytucja kultury, która od lat funkcjonuje na terenie gminy Dobre. Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę i czytelnictwo. Tradycją gminy Dobre jest pamięć i godne upamiętnianie jubileuszy oraz rocznic, które stanowią integralną część naszej historii. Święta narodowe, postaci i wydarzenia istotne dla małej ojczyzny – to wszystko tworzy barwną mozaikę życia społeczności. Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem to wyjątkowe miejsce, otwarte dla zwiedzających od 1971 roku, a odnowione w październiku 2018 roku. Konstanty Laszczka to jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy i ceramików. Urodził się w 1865 roku w Makówcu Dużym, kilka kilometrów od Dobrego. Jan Zych, kierownik szkoły w Dobrem, zainicjował powstanie muzeum jego imienia. W 1962 roku szkoła otrzymała imię Konstantego Laszczki, a Jan Zych rozpoczął wtedy starania w celu utworzenia muzeum.
Zespół szkolno-przedszkolny imienia Konstantego Laszczki w Dobrem to najstarsza i największa placówka edukacyjna na terenie gminy. W okresie zaborów Szkoła Powszechna w Dobrem, będąca podległą władzom carskim, nadal była miejscem nauki. W 1926 roku pod kierownictwem Jana Zycha szkoła zaczęła się dynamicznie rozwijać, a Konstanty Laszczka przekazał jej wiele swoich dzieł i pamiątek. W latach późniejszych miała miejsce rozbudowa obiektu i dodanie pracowni specjalistycznych. Kolejne lata to nowe inwestycje, takie jak plac zabaw, siłownia zewnętrzna, nowoczesne boiska sportowe, termomodernizacja budynku i wiele innych. Dzisiaj, patrząc wstecz, możemy z dumą stwierdzić, że gmina Dobre to rezultat wspólnego wysiłku tysięcy serc. Coraz silniej zaznacza się rola tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych, w tym coraz lepiej wyposażonych ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń. Ostatnie 30 lat to historia, którą pisaliśmy razem, krok po kroku, budując lepsze jutro. 1 stycznia 2024 roku, po długich staraniach władz samorządowych, przywrócono Dobremu prawa miejskie. I tak, po 171 latach, Dobre znów jest miastem. Ta wspólnota, opisana w historii naszej gminy, będzie zawsze źródłem inspiracji, jedności i wspólnego działania. Jak głosi piosenka o Dobrem, Dobre to my, Dobre to tu. Niech ta melodia rozbrzmiewa w sercach mieszkańców przez kolejne lata, jednocząc nas w miłości do naszej małej ojczyzny. Oto miasto Dobre.